muzyczne 1 października, a zaczynamy od gitary i tego, że w roku 1947 w Anglii urodził się Martin Turner, basista i wokalista zespołu Wishbone Ash. A to była głośna gitarowa kapela w latach 70., niezła, która zostawiła po sobie sporo znakomitej muzyki, nazywanej dzisiaj progresywną, nie wiedzieć dlaczego. Koncertują do dzisiaj, ale już bez Martina Turnera, który procesuje się o prawo używania nazwy Wishbone Ash, ale zdaje się, że nie ma szans w sądzie. Niedawno Wishbone Ash wydali kolejną, 26. płytę. No cóż, brzmi prawie tak samo jak ich pierwsze, z podwójnymi gitarami solowymi, ale zawsze będą chętni na takie brzmienie. A Martin Turner pisał też wszystkie teksty dla Wishbone Ash. A gdyby kiedyś wszystko odwróciło się, i gdybym to ja znalazł się na dnie, pomogłabyś mi, dzieląc ciężar trosk na dwoje, bo ty wiesz już, jak jest źle, kiedy gnoi nas los. Każdy potrzebuje przyjaciela mieć. A teraz inna gitara, bardziej słynna i bardziej drapieżna. W roku 1970 po mszy w kościele baptystów w Renton w stanie Waszyngton legendarny gitarzysta Jimi Hendrix został pochowany na cmentarzu. W uroczystości uczestniczyli m.in. Miles Davis i John Winter. Hendrix zmarł w Londynie 2 tygodnie wcześniej. Do dziś niezbyt jasne są okoliczności jego śmierci. Polski satyryk Marcin Daniec ma dzisiaj urodziny, to rocznik 57. Daniec raczej nie śpiewał, a jak już śpiewał, to lepiej tego nie przypominać. Telewizja Polska konkurs ogłosiła, w którym Jarzębina z hukiem zwyciężyła. Satyryk, artysta kabaretowy, komik i jeden z pierwszych polskich stand-uperów. Gość tego studia dawno temu, gdy sale pękały w szwach na jego występach. Dziś wypchnęły go z tych sal młode wilki polskiego stand-upu. A teraz gość z Senegalu w naszym kalendarium z urodzinami 1 października 59 roku. Urodził się wtedy Youssou N'Dour, wokalista i kompozytor, chyba najbardziej znany artysta z tego kraju, no i w ogóle z Afryki. Był także ministrem turystyki Senegalu, ale krótko. Muzułmanin, który śpiewa od wczesnych lat 70. Ale cały świat poznał go dzięki tej magicznej balladzie z końca lat 90. Pierwszego października roku 1961 to data urodzin muzyka o nazwisku Stefano Rota, członka włoskiego duetu Righeira, pionierskiego jeśli chodzi o Italo Disco, które wybuchło w pierwszej połowie lat 80. Udało im się nagrać sztandarowe dzieło tej muzyki Vamos a la playa, czyli chodźmy na plażę.
Mimo że każdemu ta piosenka kojarzy się beztrosko z plażą, to w istocie opowiada ona o wybuchu bomby atomowej. Vamos a la playa. La bomba estalló. Las radiaciones tostan. Y matizan de azul. Pierwszego października w 71 roku ukazuje się piąty album Cata Stevensa, Teaser and the Firecat, a na nim przepyszne piosenki Morning Has Broken albo Moon Shadow, czyli hymn wszystkich niepoprawnych optymistów. A jeżeli kiedyś stracę moje dłonie, stracę pług, stracę ziemię, och, jeżeli kiedykolwiek stracę dłonie, to już nigdy nie będę musiał pracować. A jeżeli kiedyś stracę wzrok i wyschnie dla mnie tyle barw, tak, jeśli kiedyś stracę wzrok, to nigdy już nie będę musiał płakać. Rok 1976, 1 października oczywiście, David Bowie przenosi się do Berlina Zachodniego. Przenosi się tam, żeby tam zamieszkać. Był już sławny, bo już nagrał swój pierwszy światowy przebój, który właśnie słyszymy. Pozostał tam, w Berlinie, w nieomal zupełnej izolacji przez następne 3 lata. Niektórzy dziwni artyści tak mają. Tego samego dnia i miesiąca i roku 76. Jeden z największych ekstrawagantów amerykańskiego rock'n'rolla, śpiewający pianista Jerry Lee Lewis, celując w butelkę, niechcący postrzelił swojego basistę. Chyba niechcący, ale kto go tam wie, miał różne grzeszki na sumieniu. Rok 1982. W Tokio, w Japonii, firma Sony oficjalnie przedstawia pierwszy dostępny na rynku odtwarzacz płyt kompaktowych. Kosztował $650. Natomiast rok później, czyli w 83, w Szwecji ukazał się pierwszy znaczek pocztowy z zespołem ABBA. Bo ABBA to nie był normalny zespół. To była olbrzymia korporacja, która zarabiała tyle, ile szwedzki przemysł metalurgiczny w pewnym okresie. I mało kto się tak przysłużył, jeśli chodzi o promocję Szwecji, jak właśnie ABBA. Także w tym przypadku powiedzonko "i cóż, że ze Szwecji" nie pasuje. Here we go, oh God, I know the words just flow because I'm getting low, lower than you see me get before. W 1995 w Toronto rodzi się Scott Hellman, jeden z tych pierwszych wokalistów w Kanadzie, jacy zdołali się wylansować nie przez wytwórnię płytową, tylko samodzielnie przez serwis Spotify.
Ostatnio o nim jakby ciszej i szkoda, bo ten chłopak zapowiadał się naprawdę, naprawdę nieźle, ale ostatnio o nim cicho. Tak jak w wielu innych przypadkach. Strawberries or the cool kids sitting in the corner like they're hiding away from the way they used to fall in love with someone new every Saturday. I want you bad like they say in every cliche song about teenage love. Just a few cruel jumbled up years and it feels like they come and go and then you won't be here. Młody artysta śpiewający z Toronto. I jeszcze trójka artystów zmarłych 1 października w różnych latach. Najpierw w 2014 roku odeszła nam Lindsay DePaul. One for you and one for me, the one and one and one, pardon me. Pianistka i kompozytorka tworząca dla innych, która zaczęła nagle śpiewać, gdy ktoś spóźnił się na próbę i już nie przestała, bo wychodził jej przebój za przebojem. Dzięku, kochali ją wszyscy w tej rodzinnej Anglii w latach 70. i stała się pierwszą kompozytorką brytyjską, kobietą, jaka trafiła na szczyty list w Europie tym właśnie nagraniem. Filigranowa, atrakcyjna, ale nigdy nie wyszła za mąż. A zmarła po niespodziewanym udarze mózgu. Nigdy nie paliła, nie piła i była wegetarianką. Znana za to była z licznych romansów z bardzo znanymi postaciami. Lindsay DePaul tworzyła także samodzielne teksty swoich piosenek, tak jak ten, autobiograficzny podobno, o podpierającej ściany licealistce oczekującej na miłość i dary losu. A gdy już zespół zagrał tak wolno, pochwycę płaszcz i znów pójdę sobie samotna całkiem, podpierająca ścianę bez siły woli, by zmierzyć się z muzyką. Proszę, czy ktoś zatańczy w końcu ze mną? Rozpocznie może jakiś romans ze mną? Ktoś, komu zależy? Ktoś gdzieś na jeden taniec ze mną. Teraz bardzo wiekowy artysta z Paryża, niestety już nie żyjący. Zmarł w 2018 roku. Był wielkim piosenkarzem francuskim. Niewielkim wzrostem, ale ogromnym głosem. Z pochodzenia Ormianinem, co zawsze podkreślał, to Charles Aznavour. Genialny tenor, który przeżył 94 lata i do samego końca był aktywny na scenie. Na
zagrał 1200 piosenek w 9 językach. Czy ktoś jeszcze może poszczycić się takim dorobkiem? Chyba nie. Przeskoczył wszystkich. A 1 października, ale w roku 2019, umiera jeszcze jeden wielki piosenkarz o randze prawie światowej. Karel Gott, piosenkarz czeski, a nawet czechosłowacki, ale uwielbiał go cały demolud. Karel Gott był bożyszczem demoludu z porządną aparycją, bezbłędnym sopranem, bezwzględnie sprawnym w każdym gatunku muzycznym. Robił też karierę w Stanach oraz w Niemczech, gdzie był szczególnie popularny, zresztą miał niemieckie korzenie. Ponad 100 nagranych płyt, ponad 100 milionów sprzedanych płyt. Nie wiem, czy ktoś mógł mu dorównać w demoludzie. Raczej nie. Karel Gott zmarł na raka w wieku 80 lat, otoczony rodziną. Z 3 różnych związków miał 4 córki. Z jedną z nich zdążył jeszcze zaśpiewać u schyłku życia tę oto piosenkę. Dziś serce nie hasną. Ale może se stać. Se ví, co Bůh chystá.